W jednym z budynków przy ulicy Piłsudskiego pracownicy budowlani, którzy wykonywali remont klatki schodowej, znaleźli pocisk artyleryjski, który najprawdopodobniej pochodzi z czasów II wojny światowej. Otrzymali zgłoszenie o niewybuchu, który został znaleziony w budynku przy ulicy Piłsudskiego 2. W tej chwili ruch został wstrzymany, jest zablokowana droga. Czekamy na przyjazd saperów, którzy ten niewybuch zabiorą. Spory jest dosyć, taki dość. To leży, no. Wyciągnęliśmy i leży. W trakcie remontu z rury kanalizacyjnej wysunął się pocisk artyleryjski. Nie wiadomo skąd się wziął, czy to jest pocisk z czasów II wojny światowej. Nasza grupa pirotechniczna zabezpieczyła miejsce zdarzenia, natomiast już w tej chwili w drodze jest zwłokowa patrol minerski. Mieszkańcy okolicznych bloków zostali ewakuowani, zapewniono im miejsce w autobusach oraz ciepły posiłek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pocisk został odnaleziony w pomieszczeniu gospodarczym. Strażnicy miejscy, policjanci oraz straż pożarna zabezpieczali teren, a mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Niewybuch został znaleziony na klatce schodowej w pomieszczeniu gospodarczym. Kawałku rurki żeliwnej był wsadzony. Ja go podniosłem, bo sprzątałem tam. Chciałem przestawić tą rurkę, a tam z tej rurki wyjechało. Nie? Takie cudo. Policja otrzymała zgłoszenie o tym i policjanci przybyli na miejsce, stwierdzili, że potwierdzili ten fakt i od tego momentu trwa akcja tutaj zabezpieczająca się. Naprawdę, całe zardzewiałe, stare. Sprzątałem po prostu, przykuwaliśmy się tam w posadzki, sprzątałem gruz i przy okazji znalazłem takie coś. No. Kto się by pomyślał, że tam gdzieś w kawałku rurki leży jakiś pocisk. Nie? Odstawiłem, żeby wymieść stamtąd, a wypadł mi ten pocisk stamtąd. Nie? I to tyle. Przez kilka godzin zabezpieczenie miejsca znaleziska utrudniało ruch na ulicy Piłsudskiego. Dopiero około godziny 17 pocisk został wywieziony przez grupę saperów z Głogowa.